wielebni księża, panowie parlamentarzyści, panowie posłowie, pani wojewodo, panowie komendanci, funkcjonariusze polskiej policji, a przede wszystkim mieszkańcy. Ja przyznam wprost, że mam wielką satysfakcję z tego, że po 4 latach odtwarzamy posterunki policji likwidowane przez poprzedni rząd, przez rząd koalicji PO-PSL. W całej Polsce ponad połowę posterunków rząd koalicji PO-PSL w ciągu 8 lat zlikwidował. Dziś w skali całej Polski jest to 26 i 27 posterunek policji, który otwieramy, przywracamy do życia. Dzięki temu mieszkańcy zarówno Korczyna, jak i Wiśniowej mogą czuć się bezpiecznie. Mogą przyjść zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś złego. Mogą porozmawiać z policjantami. W obu tych posterunkach będą dzielnicowi, którzy swoją służbę będą traktowali jako szczególną misję. To na podstawie mojej decyzji dzielnicowi zostali odciążeni, jeśli chodzi o sprawy dotyczące administracji. Dzielnicowi poświęcają cały czas swojej służby do dyspozycji mieszkańców. Bardzo dużo od panów zależy. Od panów służby zależy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Także liczę, że panowie będziecie bardzo wytrwale i zaangażowani pełni swoją służbę. Zdajemy sobie sprawę, panie ministrze, postaramy się wypełnić wszelkich starań, aby lokalna społeczność czuła się bezpiecznie. Bardzo się cieszę. No to życzę spokojnej służby, jeszcze raz uścisnę dłonie spokojnej służby. No to prewencja, to jest działanie, które odstrasza tych, którzy chcieliby coś złego zrobić. To ja bardzo dobrze. Panie kierowniku, życzę spokojnej służby. Także ta współpraca, cieszę się, że świetnie się ma. Ja myślę, że tutaj wspólnie musimy działać dla bezpieczeństwa, dla poczucia bezpieczeństwa. To jest nasz główny cel. No bardziej nas cieszy pozytywna odpowiedź na nasze wnioski, więc dziękuję panu ministrowi bardzo. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Drobna pamiątka, panie ministrze, żeby wiedzieć, tak, pamiętać dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu, panu wójtom i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. To będzie silna rzecz, że z Polską będą się liczyć nasi sąsiedzi, bo to zawsze tak jest, że kiedy państwo jest silne, to i sąsiedzi się z nim liczą. Zresztą przełóżmy to na relacje międzyludzkie. Zawsze jest tak, że jeżeli ktoś siebie nie szanuje, to i sąsiedzi jego też go nie szanują. W każdej społeczności tak jest, a więc powinniśmy siebie szanować. A naprawdę mamy do czego nawiązywać. Takie moje osobiste doświadczenie w tej sprawie. Otóż w ostatni poniedziałek w Warszawie na moje zaproszenie przyjechali ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, a więc tych 4 państw, z którymi współpracujemy bardzo blisko, Słowacji, Czech, Węgier, ale także ministrowie zaproszeni w drugiej części tego spotkania z 5 kolejnych państw z Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy na temat kryzysu migracyjnego. Ten kryzys dotyka Europy, jest bardzo poważnym kryzysem. Moim zdaniem jest poważniejszym kryzysem niż kryzys w strefie euro. A więc niż kryzys gospodarczy państw, które mają wspólną walutę, walutę euro. Rozmawialiśmy na temat sposobów rozwiązania tego kryzysu. I tu mamy jednolite stanowisko. 4 państwa, różne są rządy. Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest rządem centrowo-prawicowym. Rząd na Węgrzech też jest rządem centrowo-prawicowym, ale już na Słowacji czy w Czechach są rządy centrowo-lewicowe. Ale jesteśmy zgodni co do tego, że kryzysu migracyjnego nie rozwiążemy w skali Unii Europejskiej, jeżeli będziemy otwierać drzwi dla kolejnych fal emigrantów muzułmańskich z Bliskiego Wschodu i z Północnej Afryki. Nie rozwiążemy, a wręcz przeciwnie, spotęgujemy ten kryzys. To bardzo ważne, dlatego że
Poprzedni rząd, polski rząd, rząd koalicji PO-PSL miał inne zdanie w tej sprawie. We wrześniu ubiegłego roku, łamiąc solidarność państw Grupy Wyszehradzkiej, zdecydował o przyjęciu tysięcy emigrantów.